Zostało mi wytłumaczone, że jak się coś kończy, to trzeba potem następne zacząć. Proszę Państwa, zanim rozpocznie się koncert laureata, będziemy świadkami wręczenia nagrody przyznanej w wyniku plebiscytu radiosłuchaczy za wybitną indywidualność w audycjach rozrywkowych programu Trzeciego Polskiego Radia. O dokonanie dekoracji laureata proszę panią redaktor naczelny redaktor programu Trzeciego, Ewę Ziegler. No i prosimy, Jan Kaczmarek, laureat. No właśnie, teraz pani redaktor wręcza panu Kaczmarkowi, też redaktorowi, trójkę plus, bo taka to jest nagroda trójka plus. Tam jest zresztą w regulaminie nagrody napisane, nie widzę, w załączeniu czapka służbowa ochronna sztuk 1. Ale nie, zanim pan Dobrewana dokładnie odbierze, to wszedłem w posiadanie listu, jaki twórczyni tych nagród nadesłała do pani Ewy. Jest tak napisane: droga Ewo, oddajemy w twoje ręce tak dalej. Instrukcja obsługi. Gabloty nie stawiać w całkowitym pionie, żeby nie odpadła tabliczka, wie pan? Stelaż od czapki na przód, tam gdzie jest tabliczka, to jest w porządku. Czapkę zapina się na haftkę, a sprężyna od stelaża jest dość kiepska, lepiej nie tyrpać. Tak, no a teraz chyba laureat podziękuje w krótkich słowach za zaufanie. Tak, chciałem właśnie podziękować serdecznie w imieniu swoim i w imieniu własnym też i jeszcze w imieniu w ogóle za te wspaniałe trofea i za to wyróżnienie i to uznanie i postaram się w przyszłości również nie wygrać, tylko pracować dla Janek. Dobra programu Trzeciego i słuchaczy. Dziękuję bardzo. Janek, Jasiu, idź się przebrać, czekamy, no, idź się przebrać. No ładnie, dziękuję, no, przebrać się, zaczynamy, ludzie czekają, no graj, no, na co się patrzy, na co czeka. No. Witamy Państwa gorąco i serdecznie na fragmentach scenograficznych byłego amfiteatru, a obecnie muszli koncertowej. W Opolu. Piękny dach. No, tak nic nie da, bo i tak wie góra, co się dzieje tutaj. Proszę Państwa, patrz ile ludzi. Tak, ostatnio jakbyśmy byli, nie? Proszę Państwa, chcieliśmy, no tutaj patrząc na nas, chcieliśmy Państwu powiedzieć, że organizatorom dzisiejszego koncertu laureata bardzo zależało na utrzymaniu wysokiego poziomu, zwłaszcza w tym roku, który jest, jak wiadomo, Międzynarodowym Rokiem Dziecka. Tak. I zależało na utrzymaniu wysokiego poziomu. Tak. I stąd... Nasz udział. No tak. Tak. Dzisiejszy koncert jest po prostu benefisem artysty kabaretowego.
Szermierza Ochrony Naturalnego Środowiska Człowieka. Zwycięzcę plebiscytu trzeciego programu Polskiego Radia na najpopularniejszego wykonawcę. Laureatem tym został Jan Kaczmarek. Janek. Janek. No nie dobrze, ma go. Dobrze, że nie wyszedł. Myślałem, że nie zrozumiał. Dobrze. Nie wyszedł. Dobrze. Dobrze. Proszę Państwa, jako że dzisiejszy wieczór w całości jest poświęcony życiu i twórczości naszego laureata Jana Kaczmarka. Powiemy o sobie. Nie. Czemu? Co ty, co ty, co ty, co ty, co ty? No bo jak my nie powiemy, to nikt nie powie. Państwa, to nie ma co mówić, bo to wiadomo, reprezentujemy tutaj poznański kabaret tej z Poznania. No. Tak, proszę Państwa, od razu, póki pamiętam, gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić przejazdem, będąc w Wielkopolsce, podamy Państwu adres. Z kodem? Czym? Z kodem. Gdzie tam, pieszo możesz przyjść? No podaj adres, UFO z was stanie i się patrzy, co ty? Śpi? Ludzie czekają, no dawaj. No poczekaj, gość wyjął długopis, będzie notował. No niestety nie jesteśmy sami, prawda? Państwa, w takim razie witamy serdecznie prasę i dziennikarzy, witamy. Witamy Opolanki i Opolan. Oj, i gości, chwileczkę, gości, są goście, broń Boże, są? Spoza Opola są? Skąd? No. Przyznajcie się, tam też będzie województwo. Dobra. No to serdecznie witamy naszych drogich gości. Proszę Państwa, ta ulica... Słuchaj, na wszelki wypadek podaję. No podaj adres, no podaj. Poznań, Woźna 44. No, nie wiemy kim była ta Woźna, a doczekała się nazwy ulicy. Tak. Pewnie była kimś. Z kimś, nie kimś. No. Wykorzystał i nazwa została. No. Dobrze mówi. Dobrze. No, grupa miłośników, prawda, siedzi. W sektorze D. Proszę Państwa. Oczywiście jest nasza siedziba, mieści się przy tej ulicy Woźnej, natomiast znajduje się ona blisko Starego Rynku. No, możemy powiedzieć teraz dwa słowa na temat Starego Rynku, który zdobi praktycznie jedna budowla, Ratusz Poznański, który znany jest z tego, nie ma się z czego śmiać, bo to jest autentyczna chluba i duma miasta. Jest to rasowy renesans, jak ktoś ładnie powiedział. To ja mówiłem. A to ty. Zabytek klasy zero. No niektórzy chcieli drugie zero dopisać, to złośliwi tacy. No, no. Już ich złapali. Tak. Mieszkają w takim pałacu, wiecie. Nie? To jest dom spokojnej starości. No. Kto był, ten wie, prawda? A kto będzie, się dowie. Dziękuję. Dobra. Proszę Państwa, cóż jeszcze? Ogólnie mówiąc, no, Ratusz Poznański znany jest z tego, że ma na górze dwa takie... Barany. Gdzie tam barany? Koziołki ma. Koziołki ma. Dwa na górze koziołki, na dole też ma uparte jak byk, dwóch znam. Nie? Co jeszcze? Dzwony ma. No ma, znam czterech. Co? Nie. Ja mówię o tych, co biją. To co dzwonią, to dzwonią. No dzwony, ludzie, na górze. Kuranty ma, no. Proszę Państwa, trzeba przyznać się otwarcie, że te dzwony nie są takie imponujące, piękne, jak na przykład dzwon Zygmunta w Krakowie. On już nie jest Zygmunta, on jest państwowy. Proszę Państwa, nie, ogólnie naprawdę zapraszamy serdecznie, bo Ratusz, rynek jest piękny, prawda, podziwiamy architekturę głównie, styl mistrzów Zwiędłej. Zwiędłej, nie denerwuj mnie do cholery, no.
epoki. Ja się też denerwuję, dlatego ręce trzymam w kieszeni. Który? Jakbym miał wiadro, to bym trzymał wiadro. No. Się nie ma, to się trzyma, to się ma. Proszę państwa. Wasław. Ludzie. Proszę państwa. Dobrze, że się jest czego trzymać. Nie chwal się. Proszę państwa. No. Państwa. Ludzie, bo o głupstwa gadamy, do sztuki chcemy przejść. Proszę państwa, o sztuce teraz chcieliśmy powiedzieć dwa słowa, mianowicie, no o tym nie mówię, bo to chyba każdy z państwa patrząc na nas zauważył, że tutaj dzisiaj na scenie reprezentujemy dość wyraźny przekrój zamożności poszczególnych regionów, z których się wywodzimy. Kolega reprezentuje Galicję, prawda? Tak wygląda człowiek z Małopolski, prawda? Krakowiaczek jeden waży kilo 7. Mizerota cija. Ale tam musiała być zima, nie? Coś tak schudł tej. Bo się jeszcze nie nauczyłem kombinować. Co to? Chciałeś powiedzieć, że ja kombinuję? A nie mówiłem, że jesteś gruby. To co, to ten co gruby, to kombinuje. No jak się kolega czuje teraz, powiedz? No. Co na ty? Na pewno dobrze. Na pewno dobrze. To się go spytaj, no. Pytaj się. Cześć. Ludzi przyjechałeś obrażać, czy ja? To ty palcami pokazujesz. Gdzie się tego nauczyłeś? Słuchaj. Jest takie stare polskie przysłowie, nie bądź taki banaczek, wiesz? Rudy, przepraszam, proszę państwa, chwileczkę. Proszę państwa, przepraszam cię, Rudy, no kolega, prawda? Dwa słowa, no, laureat Jan Kaczmarek ma wielu przyjaciół wśród kompozytorów, prawda? Takich jak Mozart, Schubert, to jest Rudy Schubert, prawda? Więc jeden przyjechał, a Mozart zapewniał, że nie mógł, ale jest duchem z nami. Głos na polu tym by całą noc.
dawno, dzienno już, na spracowanym czole kurz, a on przed siebie ciągle gna, księżyca blasku czerwienią gra, jego kombaj i co? Jego kombaj i co? Jego kombaj. Komunikat, proszę Państwa, komunikat, ważny komunikat. Mianowicie, bo tutaj dzwonią, piszą do nas, chcieliśmy od razu wszystko sprostować. Proszę Państwa, otóż... napisali od razu do nas. Tak, prosimy, żebyście Państwo zapamiętali, nie jesteśmy w tym programie konferansjerami i proszę nas nie obrażać. Nie jesteśmy też żadnymi kolegami z Poznania. No, dla Państwa, tak, oczywiście, tak. Proszę Państwa, my po prostu tutaj reprezentujemy biuro organizacyjne do spraw koncertów laureata. I jesteśmy w tym biurze... No nie wstydź się. No nie. Członkami, ale... Ale nie tylko my, ludzie. Jest jeszcze skarbnik, księgowa, jest zaopatrzeniowy. Uwaga. Co wam tak wesoło? No przedstawcie mnie, na co czekacie. Przed Państwem dyrektor biura organizacyjnego, pan magister. Co to za jedni? To goście. Goście. Dobra. Goście nasi. Dobra, dobra, słuchajcie, jak coś, to jestem u siebie w biurze na górze. Jakby dzwonili ze Zjednoczenia, to mnie nie ma. Jak z Federacji, to mówcie, że jestem na operacji. Jakby coś chcieli w skupie. To wyrwę telefon. Nie. To zaraz, przepraszam, to znaczy, że dyrektor wychodzi, tak? Nie, muszę szybko lecieć, będę miał posiedzenie. Chyba walne. Słuchajcie, a czemu oni tak tu siedzą? No, zapłacili, stać ich na to. Oni zostali wpuszczeni w Opole. Tu jest Opole, przecież tu jest kraina, tutaj już się zaczyna ten, nie? Patrzcie! O tej godzinie w Wielkopolsce! To się kombajny ścigają. Tak, tak. Macie rację. To chodźcie przymierzyć stroje na finał. Są wszystkie równe. To po co mierzyć? Smoleń, bez dyskusji. Za mną to znaczy za mną. No tak, ale chcemy powitanie skończyć. Teraz. No a ludzie? No przyszli siedzieć, to niech sobie siedzą. Lenie. Proszę Państwa, przepraszamy Państwa, naprawdę. Jakie lenie, kultury trochę! Nie można im tego delikatniej powiedzieć? Ty, nie denerwuj go, bo będą zmiany. Ale... Chcieliśmy naprawdę Państwa z tego miejsca przeprosić, że jako gospodarze dzisiejszego wieczoru tak wychodzimy, wchodzimy. Przepraszamy Państwa, ale nigdy Państwa nie zostawiamy samych. I w tej chwili z przyjemnością zapraszam na sympatyczną grupę Towarzystwo Przyjaciół Krzysztofa Krawczyka, twórczości i talentu, grupa B-Kompleks. Co z sobą zrobić mam?
szukałem tyle miejsc na wskroś. Już raz nie znalazłem tam tych drzwi, za którymi byłaś ty i nic. Znowu pas. Już noc i dzień, jak szukam cię, maleńka moja. To śnieg dziś spadł, twój zatarł ślad, maleńka moja. A ty jak świerszcz zaszyta gdzieś, maleńka moja. Już sił mi brak, gdzie szukać, daj mi znak. Jak bezpański biedny pies, przeszukałem tyle miejsc na wskroś. I już nie raz nie znalazłem tamtych drzwi, za którymi za słońce, po nocy dzień, po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu kochałem tylko ciebie, maleńka moja. Już noc i dzień, jak szukam cię, zapomniałem się na początku zapytać, więc zapytam się teraz, pozwolą państwo. Kto z państwa pracuje, ręka do góry? No tak myślałem, tak myślałem. Więc koncert nasz będzie pod hasłem: jaka praca, taka rozrywka. I teraz komunikaty nadamy. Trzy komunikaty bardzo ważne, oddzielne dla publiczności, dla dziennikarzy i dla telewizji. Zacznę od komunikatu dla publiczności. Proszę państwa, między nami możemy sobie powiedzieć, że ten koncert mógłby być o wiele ładniejszy, lepszy, żywszy. Ale wiecie, pracowaliśmy, kiedy były upały, a pracować trzeba było. No nie zawsze nam to wychodziło, prawda? To dyrektor nie dojechał, prawda? Zresztą sami jesteście, widzicie, prawda? Ja też to widzę, przecież też mam swoje oczy, swoje uszy, no. Co prawda byłem teraz u lekarza, bo co innego widzę, co innego słyszę, nie? Co? Co? To ja widzę, że więcej pacjentów jest. To epidemia, nie? Dobra, to dla publiczności. Uwaga, komunikat dla dziennikarzy. Mimo dających się odczuć upału w pierwszym kwartale, jakie dały się we znaki w naszym kraju, koncert został zrealizowany i oddany na 3 dni przed terminem do realizacji. Posiada swoje cienie, ale również i blaski. A teraz uwaga, komunikat dla telewizji,
dla naszych organizatorów, proszę państwa, którzy mają, no, widzę, nowy sprzęt, prawda? O, Boże, jakie kamery, prawda? Czy może kamera pokazać kamerę? Nie? Uwaga, komunikat dla telewizji. Jest dobrze. Tak. Jest niedobrze. Cicho, bo to jest cicho. Jest niedobrze, nie ma kwiatów dla kaczmarka. Dziewczyna od wręczania płacze, wierszyki jej się mylą. Sklepy zamknięte, gdzie ja teraz dostanę kwiaty? Ty? U prywaciarza kup. Jak to? Państwowy koncert, prywatne kwiaty? Ty rób co chcesz, dyrektor kazał, że muszą być i muszą być, no. No a jakie to mają być kwiaty? Takie, no. No ale o kolor mi chodzi. No białe, znaczy nie, różowe, znaczy bardziej rozwinięte, no rozumiem. No to takich kwiatów nie ma. A zresztą co mnie to obchodzi? Ty wziąłeś zaliczkę od dyrektora, a zobacz jak jest stary do... Ty mały nie podnoś głosu, bo do debiutów pójdzie zaraz, no. Co ty mnie stary weź straszył, co? Pracujemy na jednym etacie, te same pieniądze bierzesz, to staraj się, no. Weź tutaj głos staraj, co się staraj? Ty wziąłeś, to teraz ty się staraj. Słuchaj, ty mały... No co, nie, kolega jest młody, nie wie co mówi, on ma zatoki, żółte papiery ma, prawda? Chciałem jeszcze, prawda... tutaj dla muzycznych komunikat, prawda? Grajcie tak czysto, jak jest ubrany dyrygent. Słuchajcie, co wam tak wesoło tutaj? No, o wilku mowa. O jakim wilku? Nie, to tak się mówi, prawda? Mówi się, no wilk, prawda? Wilk morski na przykład. Tak jest. No. Nie, dziękuję. Świnka morska też. Słuchajcie, jestem z kolegami jurorami na zapleczu i żeśmy właśnie tam skończyli, że tak mówię, posiedzenie. No, to się czuje. No słuchajcie, no co wy robicie, no? No przez, nie chodzi o to, że państwo słuchają i oglądają i troszeczkę niewyraźnie, no. No mówię, właśnie żeśmy skończyli posiedzenie. No, ja też mówię, że się czuję, no. Słuchajcie, ponieważ nie dla wszystkich jurorów starczyło nagród, prawda? Zrobiła się taka atmosfera jak w starej oponie. No to okno otwórzcie. Smoleń, tylko bez inseminacji, dobrze? Nie. No. Panie magistrze, no. A, słuchajcie, jest jeszcze jedna taka sprawa. Słyszałem, że wy jakoś tak w biurze nam nie mówicie. Co? Nie, to ja. Słyszałem, że mam jakiś pseudonim. Ja się domagam w tej chwili, żebyście mi to powiedzieli. Jak nam nie mówicie? Ja bym dyrektorowi to powiedział, tylko nie wiem, jak się to pisze. Wiem! Hamlet! Wiedziałem, że zgadnę, wiedziałem. Ślicznie, żeście to wymyślili, ślicznie. Słuchajcie, a kiedyś, jak się uczyłem, to mówili na mnie... No zgadnijcie, jak na mnie mówili. No. Jołop. Nie. Matą. Ale, no słuchajcie, nie róbcie ze mnie idioty, na jakiego wyglądam. Nie. Znaczy... Lotny jak siarko wody. Zaraz, co się powiedzieli, że co? Że was lubię, bo nie mam wyjścia. I nie będziecie mieli. Słuchajcie... Ale... To jak mówili w końcu, bo nie wiemy. Słuchajcie, na mnie mówili Napoleon. Moja babka też mówiła Napoleon, bo zimno. Tak, słuchajcie. Jest bardzo ważna sprawa. Chciałem właśnie moim kolegom jurorom na zapleczu opowiedzieć jakiegoś wica. Żeby jakoś tak się rozwolnili po tej naszej imprezie.
O, wyście mi kiedyś takiego fajnego mówili wica o babie, co trzymała, wiecie. Przypomnijcie mi, ja to potem powtórzę, mówcie. Dyrektorze, dyrektorze, no. No mówcie, mówcie, walcie, oni to chwycą. A nie możecie im ryby wziąć? Mówię o wicu w tej chwili. No to jest stary żart, naprawdę to znają wszyscy, no gdzie ja będę, no. Powiedziałem, mówcie. Baba stała w kolejce, była ósma w tej kolejce, stała i nic nie dostała. No dobra. A dlaczego nie dostała? No, dyrektor nie chwycił, to oni chwycą, tak? No, była ósma, do siódmej sprzedają, no. Tak, to lepszego nie znacie? No, najpierw trzeba ten rozwiązać. Proszę Państwa, zapraszam teraz właśnie Państwa na spotkanie z chórem, w którym debiutował Jan Kaczmarek. Debiutował w trzecim rzędzie, śpiewał mezzo-sopran tuż przed mutacją. Widzę, już zajmują pozycję, tak? A przed Państwem Stowarzyszenie Chórku śpiewa chór poznańskie. Poznań? No. Nie, ludzie, cicho, mam na końcu dzioba. Moment, moment. No nie, słowiki te. Zaćmienie mam. Moment, moment. U ludzie, no te, co mają żółte takie piórka, no. Co? Nie, tam. Ty, nie czaple, nie bądź taki dzięcio, bracie, no. Nie bądź orłem, bo wylecisz, no. Ludzie, no te żółte wylatują do ciepłych krajów, no jak one? Gdzie kawki, gdzie kawki? No. Ichtiolog się znalazł, prawda? Ludzie, no jak się na... No, no ci, co w tramwajach... Aha, już wiem. Poznańskie kanarki, no. Pisze list na niebie północ. Miasto śpi już bardzo późno. Cicho tu nie słyszę tylko bicie swego serca. No teraz oczywiście dobrze zaczęło padać. Dobrze. Agata! Agata! Chodź tutaj.
Proszę Państwa, Agatka, wszystko pamiętasz? Co? Tu mów. Pamiętasz? Tak. No. Więc proszę Państwa, teraz ja Ci przypomnę. Janek Kaczmarek wejdzie, zaśpiewa piosenkę, dostanie brawa. I powiesz mu wierszyk. Rozumiesz? A kiedy kwiatki? Co? Tu mów, panie szerze. Co ty mówisz? A kiedy kwiatki? No. Tłumaczę ci, że Janek Kaczmarek wyjdzie, zaśpiewa piosenkę, dostanie brawa i mu wtedy wręczysz kwiatki. Rozumiesz? A kiedy wierszyk? Rozumiesz, co ja ci mówię? Słuchasz mnie? Tłumaczę ci ostatni raz, a mówili, że zdolna. No słuchaj. Nie, dobra, wracaj, za chwileczkę, zrobimy próbę. Uważaj, zrobię ci próbę totalną i koniec. Teatr nasz ogromny, stój tutaj, uważaj. Ja teraz... Teraz tu jest wejście, nie? Tu Janek Kaczmarek, za chwilę Jasiu Kaczmarek chodzi, nie? To znaczy niby ja. Wiesz, jak ja się nazywam? Nie Cholerna wiem. Cholerna popularność, no nie? Nie wiem. Laskowik, no. Wiesz jak teraz? Powiedz. Laskowik. Nie, Kaczmarek jestem teraz, no rozumiesz? Znaczy ja dla siebie robię próbę. Kaczmarek za chwilę wejdzie, zaśpiewa piosenkę, a ty mu... Znaczy, a ty wręczysz mi kwiaty. To znaczy, bo ja teraz jestem Kaczmarkiem, a potem wierszyk powiesz. Znaczy nie mi, tylko Jasiowi. Bo Jarek tutaj wejdzie, rozumiesz? Wejdzie taki rozumiesz? Rozumiem, tak teraz rozumiem. No to zdolna jesteś, no. Słuchaj, Agatuś, to tak. Czekaj, dobra, inaczej. Ja teraz zaśpiewam piosenkę dla ciebie, żebyś wiedziała, dobra? Tylko trzeba najpierw wybrać, nie? Proszę Państwa, wybiorę pioseneczkę taką... Czekaj, no tą to nie. No tą też nie, nie? Lepiej nie. Ty idź się pobawić, dobra? Idź się pobawić. Słuchajcie, jest bardzo ważna sprawa. Myśmy z kolegami jurorami obradowali na zapleczu i wspólnie, razem, gremialnie, kolegialnie żeśmy postanowili, tak jest, bo żeśmy się mieli, tak, przyznać koledze Janowi Kaczmarkowi nagrodę publiczności. Brawa, brawa! Brawo, Brajka, brawo. No to się Jasiu ucieszy, bo będzie mógł wypłynąć nareszcie, no. Janek! Orkiestra tuż! Janek! Dobra, chodźcie tu, Janie Kaczmarkowski. Dyrektorze, Janie Kaczmarku. Wszystko jedno. Janie Kaczmarku, spływajcie po morzach i oceanach, sławiąc dobre imię piosenki opolskiej. Brawo. 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 No macie. Brawo. I teraz bym się chciał jakoś... Zaraz, dyrektorze, wypadałoby uścisnąć, prawda? Właśnie, chciałem to zrobić, tylko nie wiem, jak to zrobić. Nie, bo... Czekajcie, no. Obrócimy, to może będzie łatwiej. Bo to się nie widzicie, o teraz lepiej. No macie tak. No teraz lepiej, prawda? Ale nie mogę jak. No. No dajmy sobie przez żagiel, no. No dobra. Tylko nie pomarzcie, tylko nie pomarzcie. Dobra. Dobrze. No dziękuję. Agatka! No dobra. Masz tutaj, no. Ten, kto kiosk prowadzi z kwiatkami, ma kłopoty z podatkami. A kto ma warzywa i kwiatki, temu nie grożą podatki. Oto czym chata bogata dla naszego laureata. Kwiaty dostają dziewczyny, a pan Janek witaminy. Hip, hip, hura, hip, hip, hura, niech pan śpiewa, bo jest dziura. W
programie. Dziękuję ci, Agatko. Ładnie. My tutaj z kolegami, już tymi laureatami, co już są wytypowani, ufundowaliśmy ci taką małą nagrodę, taką książeczkę. Tutaj masz książeczkę samochodową na Fiata Zero. Tu jest taka. Z takim samym wkładem. Nóżeczka. Jest. Umiesz czytać? Tu jest, tak? Jak będziesz duża, to tata ci kupi. Także dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dobra, dziękujemy. Dziękuję ci bardzo. No i proszę państwa, zapraszamy sam na sam z Janem Kaczmarkiem. Dziękuję bardzo. Zanim zdechnie w oceanie strud ropą śledź ostatni i ostatniej trawy źdźbło przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, ostatniej trawy źdźbło przykryje pył. Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz. Do serca przytul psa, weź na kolana kota. I jak zobaczysz to zwierzę pchła, to też daj spokój, niech sobie żyje motylek, to jest też żywa istota. Za hostem zasadź bluszcz, niech się gadzina wije. A kiedy ciemno już i wszyscy śpią, matka, ojciec, babcia, dziadek poskubali kolację i sobie śpią. Zapylaj Georginie, a co się będziesz przejmował przez końcu? Nim zatruje aerozol docna życie morskim świnkom i przesłoni góry ciąg dymiący chałut. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwydrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone, chude mleko, zanim wzruszy się wąchając sztuczny kwiat. Zanim erzac naturalny w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz syntetyczny, śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota. I jak leci ta ćma, to też daj spokój, trzeba uważać z łapami, to jest też żywa istota, taka ćma. Wierzyny nura daj lub usiądź na mrowisku, to może nie jest raj, lecz trwaj tam, trwaj w tych malinach, w tych jeżynach. Jak wlazłeś, to sieć, gdzie będziesz łaził, po co? Tam jest bardzo dobrze, jak się wpuściłeś w te maliny, w te jeżyny, to już tam sieć, tam jest bardzo przyjemnie. Gdzie do tego dymu się będziesz pchał, do tych kominów, po co? Sieć tam. Bo to jest w końcu. Dochodzimy w tej chwili wreszcie do łatwego rytmu walca, od tanga poprzez balangę do walca w tej chwili dochodzimy. To jest rytm bardzo ładny, piękna muzyka, taka poznańska muzyka, porządek jest w tej muzyce, nuta w nutę poukładane, wszystko jest. Był bałagan, tośmy wyrównali to wszystko. I taka właśnie to jest muzyka, jak w tej chwili słyszymy. Piękna rzecz, czasami pół godziny oni grają, zanim się w to wejdzie, to jest takie fajne. Złapię rytm i lecę. Momencik jeszcze. To jest moment na skupie. Bomba rzecz jest. To jest taka precyzja, że mogę nie patrzeć, plaskocie na nogę i tak samo noga chodzi. To jest automat, sprzężenie zwrotne. Tak jest. Samotnej pannie, którą mija, to szczęście jakim jest zamęście. Mile w staropanieństwie sprzyja, zerowy bilans szczęść i nieszczęść. Mąż jej się nigdy nie upija, nie musi się przejmować teściem, nigdy też dziecka nie przewija. I to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero, pero, ho!
wyjść na zero. Pero, pero, ho, ho. Bilans musi wyjść na zero. Człowiekowi w życiu jak w arytmetyce, plus z minusem, jak się zejdą, to się zlikwidują. Tak jak bieguny w fizyce, jak się zejdą, się odepchną. Tak jak po prostu w życiu, dzieci plus zapałki równa się las minus butelka. Takie są tożsamości, to musi dziecku co do butelki wszystko pasować w życiu. Takie są reguły niestety. Stary kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej, tak jak wyjęta z wody sieja. Nikt mu nie powie czołem zięciu, choćby go z córką w sianie zdybał. Rodziny brak to takie szczęście, jak wolna rączka, ale w trybach. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Jak w księgowości, księgowi jak są, to wiedzą, jak to jest pod koniec roku. Konto ma, konto winien, tu ma te segregatory, konto oddał, nie pożyczył, te ma to wszystko. On tam siedzi, patrzy na to wszystko, nie wie o co chodzi, a mu wychodzi. Tak jest, księgowy. Nawet jak go wsadzą, to mu też wychodzi. Tak sobie siedzi i tak sobie z nudów chodzi w tej z powrotem, bo co ma robić, jak siedzi, to chodzi. Myśli, że jak chodzi, to nie siedzi, naiwny. Osobnik, co wyleciał z pracy, zamiast rozpaczać i żałować, szybko to sobie przetłumaczy. No wreszcie nie muszę już tu pracować. Świnia, co wczoraj był kolegą, również spokojnie patrzy w przyszłość, bo w końcu nie ma tego złego, które na dobre by mu nie wyszło. Pero, pero, ho, 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 bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść. Teraz góry, teraz śpiewamy. Śpiewamy, proszę Państwa, śpiewamy dla tych, którzy... Pero. Głośno śpiewamy dla tych, którzy się nie dostali z tyłu. Dla tych, którzy stoją za amfiteatrem, śpiewamy głośno. Kto z Państwa się... No, pero. I pero jeszcze. Tak jest pero. To wszystko. Bilans musi być na zero. Wszyscy. No. Dobrze i... Pero musi być bilans na zero. Proszę Państwa. Dobrze. Kto z Państwa się jeszcze... Pero i pero. Proszę Państwa. Mówiłeś coś? Cały czas mówię. Prosimy, prośba do radio odbiorników, nie regulować telewizorów. Jasiu, naprawdę tak wygląda. Żart, prawda? Co? Bogusława Meta. Żart? No brawo, brawo. Proszę Państwa, i tym optymistycznym akcentem, i tym optymistycznym akcentem chcieliśmy się z Państwem już powoli pożegnać. Jutro jest dzień pracy, nie zapominajmy. Liczymy na Państwa w dalszym ciągu. Pod hasłem jaka praca, taka rozrywka. Żegnamy się. Żegnamy się z Państwem. Proszę orkiestra, spokój. Tak, dziękujemy. Dobranoc Państwu! C'era. Magari hai voglia e dici no. Quanti bagni mozzafiato insieme poi di sera. Vicino, vicino a me, tremi un po'. Cercare di negare che stasera magari se insisto io.
mrok.